Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku widzowie złoty kod dla 200 osób i te osoby, które po prostu obejrzą film do końca, zostawią łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem oraz komentarz i wyślą mi screena, że obejrzały film do końca, dostaną po prostu na PW złoty kodzik na GeForce Kingsa. Jeśli chcecie go użyć, pamiętajcie, żeby też wbić pierwszy link w opisie, bo z moim kodem macie 5% wpłaty, a możecie płacić każdą metodą płatności. A my w dzisiejszym odcinku, widzowie, lecimy na totalnej grubości 5300 zł na koncie, a to oznacza tylko jedno. Polujemy na te najdroższe itemki na 1%. Będzie to naprawdę bardzo ryzykowny odcinek. No i na 10% też sobie pootwieramy te skrzynki. Mamy dużo pieniążków, dlatego mam nadzieję, że uda się coś z tych droższych itemków trafić. Zacznijmy od skrzyneczki. 1% na Knighta, on kosztuje 4200 zł, widzowie. 5 będę otwierał, 300 albo 4, 250 zł za jedno takie otwarcie po 4 skrzynki. Otwieramy bez przedłużania. No i mam nadzieję, że jeden itemek z tej droższej półki uda się trafić. Wiadomo, że 1% to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. No i zobaczcie, przy jednym takim otwarciu tracimy aż 209 zł, ale jako, że mam duży budżet, mogę się zabawić. Mam nadzieję, że uda się zarobić i trafić chociaż jednego jakiegoś droższego itemka. Wiadomo, dużo pieniędzy można stracić, ale jak już się trafi, to jest ogromny profit, bo on może nawet kosztować 8000 zł. No to by było niesamowitym dropem. Jak na razie 5 stówek już ponad wydane. No i totalnie nic tutaj nie dropnęło. Po raz kolejny, no powiem wam, widzowie, że jest słabo. Dobra, ostatnie 4 skrzynki z Knightem, bo już jesteśmy ponad kobla w plecy i tutaj nic nie wyleciało. Let's go! 4200 zł M4 Knight w stanie minimal wear. Ja pierdzielę, co tutaj się dzieje, widzowie? Dobra, tą skrzynkę już zostawiam. No teraz już naprawdę mogę przegrać wszystko, bo i tak ten odcinek będzie już kozacki. Niesamowite, naprawdę niesamowite. No dobra, to walimy, kurczę, już za stówę skrzynki. 1% na AWP Meduzę. Najtańsza kosztuje 8600 zł. Może kosztować nawet 16 koła. No cóż, widzowie, no naprawdę, niesamowite. Dobra, otwieram po 5. Będzie to krótki filmik, ale ja już i tak jestem w niebo wzięty, powiem wam szczerze. A jakby jeszcze poleciała AWP Meduza, to ja nie wiem, co bym tu zrobił. Jezus Maria, myślałem, że dwie. Dobra, no tutaj niestety nie siada. Zobaczcie, jak wydaje, jak otwieram 5 skrzynek, to jest 500 zł w plecy. Ale no dobra. Próbujemy jeszcze tutaj zwęszyć okazję i trafić AWP-kę Meduzę. Nie wierzę, zobaczcie, jak pomiędzy. Oj. No tylko najgorsze będzie to, bo jak wydam wszystko, to nawet z tym Knightem będę na minus ogólnie, ale no dobra. Jeszcze wierzę. Jeszcze 5 takich otworzeń będzie. No cztery takie otworzenia, AWP-ka Meduza, proszę. O kurde, no już zaczyna się robić nieciekawie, powiem wam, widzowie. Ale no otwieramy. Ja już powiem wam szczerze, i tak jestem zadowolony z tego odcinka, bo myślałem, że totalnie nic nie dropnie. 1400 zł zostało, no. Dwa otwarcia, widzowie, AWP-ka Meduza na 1%. O kurczę, po raz kolejny nie siada. No wiadomo, że to jest bardzo, ale to bardzo mały procent. Dobra, ostatnie. Proszę AWP Meduzę. I niestety, widzowie, tym razem się nie udaje. Ale spróbujmy jeszcze upolować Glocka Fade'a. 5 skrzynek Glock Fade. 310 zł akurat mi starczy. Proszę, Glock Fade, 5000 zł. I Nie tym razem. Kurczę, no fajnie dropnął ten Knight. Ale no cóż. Jestem aktualnie w plecy, co wydaje się naprawdę, może się wydawać śmiesznie, bo trafiłem na 1% Knighta za ponad 4 koła. Ale no takie są realia. Takie są realia, widzowie. Podpisujemy jeszcze tutaj troszkę tych kontraktów. Zawsze coś tam będzie. Na kolejne kontrakty mamy bardzo dużo tych itemków. Podpisujemy jakieś tutaj naklejki, lecą 17 zł. Mamy naprawdę, kurczę, sporo tych itemków w sumie, także trochę tych kontraktów będzie, ale zawsze to itemki do EQ.
wpadają, także ja narzekać nie będę. Cyk, kolejne 10, 8 dyszek, zaznaczamy. I mamy naklejkę za 163 zł, ok, tutaj fajny proficik. No i mamy kolejne 10 tempków. Mamy M4 za 102 zł, ok, nie ma tragedii. No i jeszcze te sobie zaznaczymy. Mamy 198 zł, 360, dobra, 906 możemy dostać, 217 minimum. Jest nowa, która raczej skrzynki nie... Chociaż nowa za 622 zł, ok. Naprawdę spoko, no to powiem wam tak, widzowie, tą nową sobie sprzedamy. No i dam jeszcze szansę skrzynce na 1%. Otwórzmy sobie 23% na Crimson Weba. No i 5 takich skrzyneczek, 117 zł, będę miał 5 prób. No i może akurat jeszcze karambita się uda trafić, wiadomo. No szansa jest taka jak wszędzie, dlatego będzie to bardzo, bardzo ciężkie do trafienia. No ale jakby się udało, to byłbym naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, bo byłby proficik. Ale no powiem wam tak, no i tak nie ma tragedii, bo to co chciałem to trafiłem, czyli przynajmniej jeden itemek na 1%. No i dobra, i jeszcze zostały, myślę, że dwa takie otworzenia. I zobaczymy, czy uda się jeszcze tego karambicika trafić. Tym razem nie. No i ostatnie otwarcie. 117 zł. Nie tym razem. Niestety nie tym razem. No powiem wam tak. Nie będę narzekał, bo mam M4 Knight w ekwipunku za 4000 zł ponad. Chciałem, trafiłem. Nie narzekam. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli chcecie złote kody, oglądacie film do końca, wysłać im na Discorda. Ja nie przedłużam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.